Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Pan Radowic, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. A my dojeżdżamy właśnie do stacji Warszawa-Włochy, trochę z bardzo dużą prędkością, bo to 40 jest przed nami. No i się zarobiłem, bo włączyłem nagrywanie. Jechaliśmy sobie w Warszawie Zachodniej właśnie. Przed chwilą. Damy sobie tempomat na 40. Oczywiście ja tyś się jeszcze zagapiłem. Bo miałem uruchomione nienagrywanie tego, co powinno być. Jedziemy sobie na stację Warszawa Włochy i jedziemy dzisiaj do Żerdowa. To znaczy ogólnie pociąg jedzie do Skierniewic, ale my prowadzimy go do Żerdowa. Jak to wygląda nasz pociąg? Jedziemy dzisiaj LFM-76. I wjeżdżamy w peron. Po malutku. Raczej się już zatrzymać? Wiem, że mogę. Ciągnijmy też, żeby widzieć wskazania semafora. Tragiczne hamulce ma ten pociąg. Jeśli drzwi się otworzyły, nie, tutaj ludzie w ogóle nie wsiadają w tym symulatorze, drodzy Państwo. No i zauważyłem, szczerze powiem. No jakieś 8 wjeżdża. Gracz jest. Tak, gracz. Ile ma wagonów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaru pierwszego przy peronie drugim. Nie stoimy przy peronie pierwszym na... przy torze pierwszym na peronie drugim. Tu przy torze trzecim, a nie przy pierwszym. Pierwszy jest przy peronie pierwszym. Ktoś mi się chyba lekko pomylił. Idziemy gdzieś w stronę Drwina. Chyba w stronę Grodziska Mazowieckiego, nie dalej. Czy gdzieś tu odbijam? Nawet nie. Szczerze powiem, że pierwszy raz jadę na tej trasie. Semafor dalej nas stoi, więc czekamy. Wyjazd podany, czekamy, aż się zakończy wymiana pasażerska. No i możemy drzwi zamknąć. I ruszamy, i tak nikt nie wsiadł. Mamy 120. Cię rozpędzamy. A to, że po naszej prawej nawet jest 160. Już szkoda, że nie dla nas.
Przed nami stacja Warszawa Ursus. Zbliżamy się do przystanku osobowego stacji. Trzeba zacząć zwalniać. Zahamujmy, to już nie ma sensu podjeżdżać i tak już się na pewno spad zmieści. Ja kiedyś jakoś umiałem wyłączyć te informacje o tym, kiedy mogę się już zatrzymać, ale jakoś nie wiem. Zwiększmy moc do 80%, żeby się trochę szybciej rozpędzać. Wiesz, już za niedługo to my jakieś opóźnienie będziemy mieć. Przedjeżdżamy z minutą opóźnienia. Tak, jazda z otwartymi drzwiami. Nie da się jechać z otwartymi drzwiami. Zapomniałem tylko tego zablokować. Co pamiętam, KF-y mają blokady. Przed nami stacja Warszawa Ursus. Niedźwiadek. Niedalekim odstępie zresztą. Aż był znak informujący o miejscu zatrzymania, że się zbliżamy. Już widać zarys nawet peronów. Już te informacje, które by się wyłączało. No nie tym. Tym? O, właśnie. Idealnie. Od razu lepiej, a nie. Że nie mam teraz informacji, kiedy są drzwi otwarte. Nie, dobra, mniej więcej widać po tym przełączniku. I tak te pociągi w tym symulatorze jeżdżą puste. W kierunku Grodziska jedziemy. Jest jakiś pan dyżurny na Grodzisko? Czy powinien być? Ja wolę dyżurny, tak jest na Grodzisko. Bardziej 19 km. Przed nami stacja Piastów.
tutaj informacje o tych semaforach, też sobie mogę skasować, bo tam tutaj niepotrzebne. Zbliżamy się do miejsca zatrzymania. Trochę ostrzej. Jeszcze trochę ostrzej. No co ty robisz tym pendolino? A tam jakiś cargo pociąg pojechał. Każem se schował, no. Bo nie widzę, ile czasu mam do tego. Na odjazd. To cóż, jednak sobie nie schowam. Muszę jechać z tym. Szkoda. On niby ten licznik wstawił gdzieś inne miejsce, nie? Albo wprowadzić sygnał od kierownika pociągu, że można jechać. Myślisz pan, że tym towarem tak łatwo nas wyprzedzi? Wątpię. Z tego, że mam tu jazdę bezprądową, no. W następnym semaforze stąd. Ale i to ładny moment teraz się zebrał. Super, im jasno stoi. Znaczy, no w sumie to nie wjazd. Dobra, hamujmy, bo to już stacja niedaleko. Ale wyścigi z towarem się udały. W ogóle jest jakiś gracz? Nie. Szkoda. Pewno by było ciekawie. No nawet już dalej widzę, że się semafor świeci. Mam info, ale w sumie nie powinienem z tego korzystać jak na moje umiejętności, no ale cóż.
Następna stacja Paryżniew. Paryżniew? Paryżniew? Czy jak to się czyta? Paryżniew. I się zbliżamy do kolejnej stacji. No to i nie powiem, że wjechałem z lekka na styk. No i cóż, i tak się zdarza. Jedziemy o czasie, czy nie? Możecie zobaczyć, jak się hamulce luzują w poszczególnych tych zestawach. Dobry obojdzie najdłużej. Przyspieszenie to ma dobre, naprawdę. Dobrze, i zbliżamy się do stacji. Wskaźnik przy torze się znajdował. Zamujemy. Właściwie to te informacje też można sobie zwinąć. Od razu lepiej.
Państwa, dalsza część Francji już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.